Agnieszko, jesteśmy na sesji fotograficznej w studio Kapsel do projektu Podręcznik aforyzmów na każdy dzień kobiety kobietom. Powiedz, skąd pomysł, abyś wzięła udział w danym projekcie i w jakim rodzaju nadesłałaś aforyzmy? No wyobraź sobie, że ja już 3 lata na swoim profilu facebookowym Proego właśnie takie piszę motywacyjne aforyzmy. Ja je tworzę. Sama tworzysz? Dokładnie tak. Sama tworzę w oparciu o to, co słyszę od swoich klientów, pacjentów, o to, co mi w duszy gra. No i właśnie też w takim duchu przygotowałam aforyzmy do tej książki. Takie, które motywują, które mówią o tym, żeby iść za sobą, żeby poszukiwać prawdy w sobie i wybrać tą drogę, która jest po prostu moją drogą. Na jaki look postawiłaś w trakcie dzisiejszej sesji? Bo widzę, że uwielbiasz biały kolor. Oczywiście, biała koszula to jest zawsze elegancja, ale ja lubię taką też indywidualność. Sobie na nią pozwalam i te oto kolczyki naturalnie robione, sutaż są tego dowodem, a też powiem, że wylicytowałam je na aukcji charytatywnej, więc tym bardziej są dla mnie takie sentymentalne. Dla przypomnienia dla naszych widzów jeszcze proszę przedstaw się. Osobiście wiem, że jesteś psychologiem i biznesowym i nie tylko. Natomiast nasi widzowie nie wiedzą, jaką firmę reprezentujesz. Moja firma to Proego, zajmuje się psychoterapią, ale także taką pracą z firmami, robię tam szkolenia, robię też coaching, więc zapraszam osoby, które chcą rozwinąć się zawodowo, ale także takie, które chcą zagłębić się w siebie, które chcą po prostu wieść lepsze życie.